Pracował tu gazdę głównego na Wojkowej już od wielu lat, Włodego Leksy, który troszczy się tutaj o to zachowanie tej hali, inaczej ona by zarosła. Także gości w tym roku tutaj prawie 1500 owiec, tropi się, żeby ta hala miała swój wygląd. Włodku, pytam cię pięknie. Mądrzy ludzie powiadają, że lepiej raz zobaczyć, jak 3 razy usłyszeć. Spójrzcie, czyż nie mają racji? Bóg zapłać, żeście przyszli. I ci z daleka, nawet z Rumunii mamy gości? Pokażcie się. Romania! Viva! I tych z bliska. Pozwólcie, że powitam was tym wiekowym, pasterskim, szałasiczym pozdrowieniem, które choć co prawda ostatnio mocno przycichło, ale wciąż jeszcze trwa w zakamarkach karpackich szczelin. Pan Bóg z wami! Trochę baców jest. Pięknie witam na wojkowskich halach, na szczycie Roztoki 800 metrów nad poziomem morza, na bacówce Centurii. Bacówka ta wchodzi w skład Poprackiego Parku Krajobrazowego w Naturze 2000, o Stoi Poprackiej i w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Część obszaru wchodzi w obszar górniczy, czyli tereny dla ochrony najwartościowszych szczaw alkalicznych, jakie tutaj mamy, czyli nasze wody wodorowo-węglanowo-wapniowo-magnezowe. Część hali to też źródliska, które między innymi zaopatrują ujęcie wody pitnej dla uzdrowiska Krynica-Zdrój. Hala nasza składa się z cennych przyrodniczo siedlisk. Mamy tutaj bogatą florystycznie murawę bliźniczkową, czyli psiarę dolnoreglową. Są łąki ostrożeniowe, są też mieczykowo-mietlicowe, rajgrasowe, są też cała gama ziołorośli, spore płaty storczyków, zimowitów jesiennych, które aktualnie kwitną i takie plamki charakterystyczne 9 ciła. Mamy też bogate i urozmaicone, ciekawe przyrodniczo tak zwane strefy przejściowe, czyli ekotony, czyli roślinność na styku środowisk leśnych, a łąkowo pastwiskowych. I wreszcie mamy tutaj perełki, jeżeli chodzi o charakterystyczne, o karpackie polany i łąki, mianowicie młaki eutroficzne, które przyciągają mnogością barw i zapachów. To właśnie tworzy tą naszą karpacką bioróżnorodność, która w połączeniu z dolinami i górami, a także z lasem, tworzy najcenniejszy skarb tej ziemi. Majestatyczny, tajemniczy, niepowtarzalny i unikatowy krajobraz Karpat. Bogu dziękujmy, że nam zesłał dzisiaj taką pogodę. Podziwiajmy go. Szanowni Państwo, byłbym troszeczkę szczęśliwszy i spokojniejszy, gdybyśmy byli ponad górną granicą lasu, tak jak Połoniny Bieszczadzkie, ale niestety brakuje nam kilkuset metrów. Dlatego, aby utrzymać tą bioróżnorodność, tą ciekawość przyrodniczą, bezwzględnie konieczna jest ciężka, mozolna, benedyktyńska praca człowieka. Głową, kosą i piłą. I również niezbędna jest owca w połączeniu z krową, kozą czy koniem. No ale niestety, pasterzy jak na lekarstwo i owiec coraz mniej. Mamy w kraju tylko zaledwie 200 tysięcy sztuk. A saren mamy około 1 miliona, czyli na jedną owcę przypada 5 saren. Po wojnie, po latach zniszczeń i głodu mieliśmy owiec 4 razy więcej. A jeszcze w roku 1990 było 4,5 miliona owiec. Wtedy na owce, zwłaszcza na Podhalu, mówiono żywicielka, bo faktycznie wystarczało kilkadziesiąt sztuk, aby wyżywić, i to nieźle, jedną rodzinę. Dzisiaj ja osobiście owcę nazywam panią krajobrazu, bo ona najpiękniej go kształtuje. Penetrując pastwisko, ona szuka, biega, wącha, wybrzydza, grymasie, ale nie ma się co dziwić. Ona rozpoznaje 500 gatunków roślin.
to dlatego musi się troszeczkę natrudzić, niż znajdzie tego swojego rarytasa, twojego, ten swój przysmak. Ponadto doskonale zjada siewki drzew i krzewów, obgryza sadzonki i potrzebuje zaledwie 2 litrów wody do przetrawienia 1 kg suchej masy. To jest bardzo ważne przy tym wędrownym pasterstwie. Użytkuje to miejsce ćwierć wieku. To prawie nic, jeżeli chodzi o naszą ludzkość. Ale już wystarczająco długo, aby przekonać się, aby doświadczyć, jak dynamiczna, jak agresywna i żywiołowa jest przyroda. Jak galopująca jest sukcesja leśna. Szanowni Państwo, jak na naszych oczach znikają kolejne fragmenty pachnących, kolorowych, ziołowych łąk. Jak kurczy się gama ekosystemów, jak ubożeje bioróżnorodność, jak zarasta nam horyzont. Jeszcze niespełna 100 lat temu lesistość Krynicy ledwo przekraczała 20%. Dzisiaj sięga procent 70%, podobnie jak Muszyny, Piwnicznej, Rytra, Łabowej czy Ustia Gorlickiego. W ostatnim 20-30 latach ubyło w Polsce od 1,5 do 2 miliona hektarów użytków rolnych. To jest więcej niż wynosi obecna powierzchnia województwa małopolskiego. To zbyt cenny narodowy potencjał, skarb, abyśmy przechodzili koło tego obojętnie. Bo cóż, nie trzeba wojen, okupacji, a kurczy się nam to właśnie ten użytek rolny. Czyli wyzuwamy się z matki ziemi, z matki rodzicielki. I niestety, muszę z przykrością to powiedzieć, przoduje w tym województwo małopolskie. Małopolska to kraina kontrastów. Mamy z jednej strony najwięcej atrakcji przyrodniczych, ciekawostek, perełek architektonicznych, najwięcej zabytków w skali światowej, ale z drugiej strony mamy największej w skali kraju zachwaszczenia roślinności ruderalnej i chwastów, tak popularnie mówiąc, i inwazyjnych. Dlatego, jak tak dalej pójdzie, to Małopolska za kilkadziesiąt lat, szczególnie ta południowa część, nazwana będzie księstwem odłogów i nieużytków. Myślę, że najwyższy czas na refleksję.